baczność, ataki hakerów i system operacyjny do ściśle tajnych zastosowań. Cześć! Miło Was widzieć na tym kanale. Zapraszam na film o rosyjskim systemie operacyjnym, który powstał z myślą o zastosowaniach militarnych i innych wymagających wysokiego poziomu poufności oraz bezpieczeństwa. Tematem tego odcinka będzie Astra Linux, stworzony przez firmę RasBitech, która regularnie dostarcza zaawansowane technologicznie rozwiązania dla rosyjskiej armii. Należy jednak podkreślić, że nie jest to system napisany od zera, a dość specyficzna dystrybucja Linuxa oparta na znanym i cenionym od lat Debianie. Ponadto, póki co, częściej jest używany w biurze niż do kontroli wyrafinowanych urządzeń wojskowych. Jednak zdarzają się już stosunkowo poważne zastosowania, jak nadzór Narodowego Centrum Kontroli Obrony Federacji Rosyjskiej czy system przeciwpożarowy w jednej z chińskich elektrowni jądrowych. W części z rosyjskich elektrowni Astra Linux odpowiada za część administracyjną, ale na razie nie jest używany do kontroli infrastruktury technologicznej. Rosyjskie koleje także wprowadziły ten system, ale nie udało mi się znaleźć potwierdzonej informacji, czy tylko do celów biurowych, czy również do sterowania ruchem pociągów. Plany są jednak dużo bardziej ambitne. Astra Linux posiada liczne certyfikaty wymagane na rodzimym rynku, a wydane m.in. przez rosyjskie Ministerstwo Obrony, Federalną Służbę Kontroli Technicznej i Eksportu, Federalną Służbę Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, a także jest wpisany do rejestru oprogramowania prowadzonego przez rosyjskie Ministerstwo Cyfryzacji. Warto również podkreślić, że Astra Linux nie jest systemem czasu rzeczywistego. Dla mniej zorientowanych dodam tylko, że są to systemy, w pewnym uproszczeniu, do bardzo specyficznych zastosowań, gdzie konieczne jest zagwarantowanie, że dana operacja wykona się w ściśle określonym momencie w czasie i nie będzie trwała dłużej niż ściśle określony czas, a także gdzie niespełnienie tych warunków może spowodować bardzo poważne, czasem nawet katastrofalne skutki. Szerzej, sprzęt, system, jak i zainstalowane oprogramowanie muszą gwarantować dotrzymanie zdefiniowanych ograniczeń czasowych. Na przykład można sobie tutaj wyobrazić sytuację kontroli jakiegoś rozbudowanego procesu w laboratorium chemicznym, gdy opóźnienie reakcji komputera na wzrost temperatury tylko o jakieś ułamki milisekund mogłoby spowodować wybuch. W tym filmie skupimy się na aspektach technicznych i będziemy trzymali się z daleka od polityki. W pierwszej części krótko omówię funkcjonalność i dostarczone oprogramowanie. W drugiej przedstawię, jakie zalety daje posiadanie własnego i częściowo samodzielnie rozwijanego systemu operacyjnego, a także dlaczego dużo trudniej włamać się na urządzenia z zainstalowanym takim systemem. Całość bez nadmiernego wchodzenia w szczegóły, szczególnie, że nie jestem specjalistą od Astra Linux. Gdybyście dostrzegli jakieś nieścisłości lub posiadali dodatkowe ciekawe informacje, liczę oczywiście na Wasze komentarze. Czas na kilka słów o samej instalacji systemu i o dostarczonym oprogramowaniu. Instalacja jest bardzo prosta i typowa dla wszystkich systemów z tej rodziny. Z ciekawostek można wymienić możliwość wyboru jednej z kilku wersji jądra Linuxa. Niektóre są specjalnie przygotowane, tak zwane utwardzone wersje jądra. W skrócie chodzi o zapewnienie dużo wyższego poziomu bezpieczeństwa. Drobnym potknięciem, a może celowym działaniem, jest brak możliwości wybrania innej strefy czasowej niż jedna z rosyjskich, i to pomimo, że wybieramy angielski jako język oraz Wielką Brytanię jako kraj podczas instalacji. Na szczęście już po zainstalowaniu tę strefę czasową można zmienić. Trzeba też przyznać, że ta dystrybucja jest przygotowana w bardzo elegancki sposób. Na twardym dysku jest całe potrzebne na dzień dobry oprogramowanie.
począwszy od pakietu biurowego, poprzez kilka gier, oprogramowanie do edycji dźwięku i grafiki, czy współpracy z telefonem komórkowym. Jest też zresztą wersja systemu dla urządzeń mobilnych, a skończywszy na bardzo rozbudowanym panelu do kontroli ustawień systemu. Interfejs użytkownika, za sprawą menadżera okien nazwanego Fly, przypomina w dużym stopniu systemy Windows, w szczególności XP, i nie bez powodu, gdyż chciano zapewnić możliwość łatwej przesiadki mniej doświadczonym osobom. I to wszystko przy bardzo rozsądnych wymaganiach co do zasobów komputera. Spróbujmy teraz nieco szerzej spojrzeć na ten system od strony strategicznej. Pierwszą zaletą jest praktycznie uniezależnienie się od Zachodu w kwestiach licencyjnych. Co prawda w trudnych czasach zapewne nikt nie przejmie się tym obszarem. Jednak wbudowane w dzisiejsze systemy operacyjne zabezpieczenia antypirackie utrudniają, choć nie uniemożliwiają, instalację nielegalnych kopii. Ponadto mogą też utrudnić instalowanie uaktualnień. Te mogą być bronią obusieczną. Z jednej strony wszelkie łatki pozwalają znacząco ograniczyć problem z bezpieczeństwem. Z drugiej strony można sobie wyobrazić teoretycznie sytuację, gdy to właśnie ten mechanizm zostanie wykorzystany do wprowadzenia specyficznych tylnych drzwi do systemu, które później umiejętnie wykorzystane pozwalają na przejęcie kontroli. Można tu wspomnieć o dwóch scenariuszach. Pierwszy, gdy sam producent systemu operacyjnego, na przykład zmuszony przez rząd czy służby bezpieczeństwa jakiegoś państwa, wprowadza taką dziurę w bezpieczeństwie. Oraz drugi, kiedy hakerzy wykorzystują jakąś lukę w systemie uaktualnień do wprowadzenia nowego kodu, który w kolejnym kroku umożliwia znaczącą ingerencję w oprogramowanie. Systemy Linux oparte są na publicznie dostępnym kodzie, który można przeanalizować. I tak zapewne stało się w przypadku tej specyficznej dystrybucji, choć też, jak należy przypuszczać, w ograniczonym zakresie ze względu na możliwości czasowe. Dodatkowo, otwarty kod umożliwia dodanie do systemu pewnych rozszerzeń, których może nie widać z punktu widzenia zwykłego użytkownika, ale zwiększają one poziom bezpieczeństwa. Ponadto, z jednej strony dostępność kodu ułatwia życie hakerom podczas szukania luk, które mogą posłużyć do włamania. Z drugiej jednak, dzięki tysiącom programistów na całym świecie, te potencjalne dziury są bardzo szybko łatane. Własny system operacyjny daje Rosji dużo lepszą kontrolę nad tym, co dzieje się na komputerach, na których jest on zainstalowany. Choć oczywiście nie jest to ten poziom, który dawałby system napisany od zera. Jednak który kraj dziś może sobie pozwolić na taki krok? Astra nie jest zresztą jedynym systemem operacyjnym rozwijanym w tym kraju, choć większość to po prostu różne dystrybucje Linuxa. Próbę osiągnięcia niezależności widać także w pracach nad własnymi procesorami z rodziny Elbrus i Baikał. Dlaczego ten czynnik odgrywa tak istotną rolę? Specjaliści od spraw bezpieczeństwa od lat dyskutują, czy jest możliwe wykorzystanie pewnych luk, czy to w konstrukcji samego procesora, czy w oprogramowaniu układowym lub mikrokodzie, do wstrzyknięcia złośliwego robaka niejako na najniższym poziomie, a więc w praktyce do samego oprogramowania zarządzającego wewnętrznie procesorem. W rezultacie uzyskano by kontrolę w sposób, być może nawet niezauważalny, z poziomu systemu operacyjnego. Czy to nie byłoby piękne narzędzie do szpiegowania? Większość obecnie produkowanych chipów jest narażonych na to ryzyko, poza może najprostszymi mikroprocesorami używanymi do sterowania niezbyt rozbudowanymi urządzeniami elektronicznymi. Na chwilę obecną procesory Elbrus i Baikał są daleko w tyle za produktami globalnych potentatów. Ale w przyszłości? Skupmy się na chwilę na tej pierwszej rodzinie. Warto jeszcze wspomnieć, że procesory te bazują na bardzo ciekawej i praktycznie niespotykanej architekturze Very Long Instruction Word. W dużym uproszczeniu znacząco zredukowano mechanizmy zarządzające równoległym wykonywaniem kodu przez mikroprocesor.
Zadanie to natomiast przerzucono na kompilator, który dzieli program na ścieżki, bez zależności między sobą, a także dodaje specyficzne sygnały sterujące dla poszczególnych bloków mikroprocesora, mówiące, jak równolegle wykonywać kod. Zaletą jest znaczące zmniejszenie liczby tranzystorów oraz znacząco mniejszy pobór prądu. Natomiast dużo większym wyzwaniem jest przygotowanie kompilatora dla takiego mikroprocesora. Ponadto w przypadku rodziny Elbrus zapewniono kompatybilność ze znaną od lat z układów Intela i AMD architekturą x86, co jest bardzo dyskusyjną decyzją i zapewne częściowo ograniczającą zalety wynikające z architektury Very Long Instruction Word. Za to dzięki temu można uruchomić Windows XP i Windows 7. Procesory Elbrus są produkowane nie w Rosji, a przez tajwańską firmę TSMC, czyli ciężko mówić tutaj o pełnej niezależności. Zresztą w momencie, kiedy powstaje ten film, pojawiła się informacja o wstrzymaniu tej produkcji. W internecie znalazłem m.in. informację z 2021 roku, gdy rosyjski bank Sber, a dokładniej zależna od niego firma informatyczna Sber Infra, testowała przydatność procesorów Elbrus do swoich celów i stwierdziła, że te chipy bardzo rozczarowały pod względem możliwości. Wróćmy do samego systemu Astra Linux. Występuje on w dwóch wersjach. Pierwszej dla wszystkich i właśnie tę widzicie na tym filmie, oraz drugiej przeznaczonej do zastosowań o wysokim stopniu tajności i wysokich wymaganiach co do bezpieczeństwa. W tej drugiej grupie wyróżniono jeszcze dodatkowe podwersje w zależności od planowanych zastosowań. Sam system zawiera sporo nietypowej funkcjonalności. Z ciekawostek można wspomnieć na przykład, że po skasowaniu pliku na dysku miejsce po nim jest wypełniane sekwencjami maskującymi, co całkowicie uniemożliwia odzyskanie danych. Pomijając być może jakieś najbardziej wyrafinowane metody, dostępne tylko dla agencji rządowych najbogatszych państw. I nawet to nie jest pewne. Również dane w pamięci RAM są czyszczone po zakończeniu pracy danego programu. Wprowadzono także poziomy dostępu. Jeśli użytkownik ma dostęp do systemu na kilku różnych poziomach, ma także kilka niezależnych katalogów domowych. Z jednego poziomu nie może odczytać plików z innego. Inną ciekawostką jest specjalny system znakowania dokumentów podczas wydruku. Można też wprowadzić blokadę uniemożliwiającą uruchamianie aplikacji innych niż podpisane cyfrowo. Można jeszcze wspomnieć o takich rozwiązaniach, jak bardzo zaawansowany system rejestrowania operacji wykonywanych przez użytkownika, czy też mechanizm kontroli integralności systemu plików, wykrywający na przykład ewentualne nieuprawnione modyfikacje plików, bazujący na funkcji skrótu, która dla każdego pliku generuje krótki ciąg znaków, czyli sumę kontrolną, która zmienia się przy każdej najmniejszej zmianie w treści pliku. Tych mechanizmów jest oczywiście dużo więcej. Nie zamierzam ich wszystkich szczegółowo omawiać, ale jeśli kogoś zainteresował temat, mocno zachęcam do poszukania dodatkowych materiałów w internecie. Niektóre z tych funkcji można też znaleźć w innych wersjach Linuxa standardowo lub dodać je dołączając odpowiednie oprogramowanie. Dużą zaletą Astry jest jednak to, że wszystko dostajemy gotowe w jednym dużym pudle. W ramach konkluzji. Dziś wydaje się, że tylko własny system operacyjny może znacząco ograniczyć liczbę ataków hakerskich przeciwko infrastrukturze państwa i zapewnić znacząco wyższy poziom bezpieczeństwa. Wystarczy porównać choćby liczbę udanych ataków informatycznych na instytucje, które używają powszechnie starszych systemów z rodziny Windows, z liczbą tego typu incydentów dotyczących tych, które do tego obszaru podchodzą zupełnie inaczej. Jednak oczywiście żaden system nie daje 100% bezpieczeństwa. Uwzględniając, jak kluczową rolę pełnią systemy informatyczne, czy dziś każdy kraj powinien dążyć do posiadania chociaż własnej dystrybucji systemu Linux? I to bynajmniej nie ze względu na wygodę użytkowników,
a kwestie bezpieczeństwa strategicznego państwa. Czy wojny w przyszłości będą wojnami informatyków? Co o tym sądzicie? Mam nadzieję, że film Was zainteresował. Trzymajcie się zdrowo.